ten pierwszy mecz udało nam się wygrać. Bardzo się cieszę, że ten debiut był zwycięski. Szkoda, że tego drugiego meczu nie wygraliśmy. Mieliśmy mnóstwo okazji. Bramkarz przeciwnika bardzo dobrze się spisywał. Stawał, że tak powiem, na głowie. Brakło nam tej skuteczności w tych przewagach i wiemy, że musimy nad tym pracować. Taki jest sport. Nie zawsze strona dominująca strzela bramki. Niestety tak już jest i dzięki temu ten sport jest piękny. Gdzieś tam wracając do meczu z Kazachstanem, Kazachstan dominował, my strzelaliśmy i dzisiaj się to odwróciło. Tak mówię, no musimy pracować nad skutecznością i myślę, że będzie dużo lepiej. Mimo to, że jest to mecz towarzyski, zawsze chcemy wygrać i grać na 100%. Walczymy o miejsce w składzie reprezentacji. Wiemy, że tych zawodników jest sporo, więc każdy chce się pokazać jak najlepszej strony. Każdy chce przekonać trenera do siebie i mimo, że jest to mecz towarzyski, to każdy walczy na 100%. No i przede wszystkim gramy dla Orzełka, gramy dla Polski, więc tutaj nie ma gdzieś tam miejsca na odpuszczanie. Mimo to, że jest to sparring, trzeba grać na 100%. Zmieniło się coś dla Ciebie, że zagrałeś z literką C na piersi? No oczywiście, że tak. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego wyróżnienia. Tak jak mówiłem wcześniej na konferencji, jak byłem dzieckiem, to nawet o tym nie marzyłem, a tu taka niespodzianka i jak najbardziej jest to taka motywacja do dalszej pracy, motywacja i pokazuje to, że jak się ciężko pracuje, to wszystko się może wydarzyć. W dzisiejszej dobie to koronawirusa bardzo się cieszymy, że gramy, że ten lockdown nie dotknął tak bardzo to hokeja. Wiadomo, gramy bez publiczności, to jest dla nas bardzo smutne, bo jednak jest to sport, który wzbudza potężne emocje i u nas, i na trybunach. I to dodaje nam wiatru w żagle, jeżeli te trybuny są za nami i słyszymy ten doping. Tak jak ostatni mecz, ten również zaczęliśmy bardzo dobrze, strzeliliśmy pierwszą bramkę. Niestety nie udało nam się wygrać tego meczu, ale myślę, że było dużo elementów, które poprawiliśmy. Może wynik tego nie odzwierciedlał, ale były momenty gry, kiedy to dobrze wyglądało. Myślę, że mieliśmy swoje sytuacje, niestety nie wykorzystaliśmy ich i wynik jest jaki jest. Myślę, że strzelając jedną bramkę ciężko jest wygrać jakikolwiek mecz, czy to jest ligowy, czy międzynarodowy. Było tych sytuacji, niestety to jest element, na który musimy cały czas pracować i myślę, że ze zgrupowania na zgrupowanie będzie coraz lepiej. Przystępujemy do każdego meczu, żeby go wygrać. Nie ma znaczenia, czy gramy z Węgrami, z Kazachstanem, czy z jakąkolwiek inną drużyną. Jest to reprezentacja narodowa i staramy się godnie reprezentować nasz kraj i pokonywać każdego przeciwnika, z którym gramy.